Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek dotyczy kwestii Księgi Henocha. Filip zadał na kanale pytanie odnośnie Księgi Henocha i ten odcinek właśnie dotyczy tej kwestii. Oczywiście chodzi o apokryficzną Księgę Henocha i ta apokryficzna Księga Henocha nie znajduje się w Biblii, z wyjątkiem może Biblii wydanej przez dwa kościoły, koptyjski, raczej nie koptyjski, tylko etiopski i erytrejski, czyli te, które dotyczą okolic Abisynii lub Etiopii. Natomiast w naszym kanonie nie ma jej i słusznie, to jest moje zdanie, że bardzo dobrze, że jej nie ma, gdyż jest to księga fałszywa. Więc kilka faktów z Biblii. Pierwszy fakt to jest taki, że Henoch żył przed potopem. A to oznacza, że Henoch, żyjąc przed potopem, jakim językiem by operował? A potop, co to było? Więc to jest też ważne, żebyśmy wiedzieli, że pierwszym wspomnianym Henochem w Biblii jest ten, który jest z potomstwa Kaina. Czyli jeżeli weźmiemy teraz Księgę Rodzaju, Księga Rodzaju, rozdział 4, od wersetu, werset 17. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. Czyli widzimy, że ten Henoch jest potomkiem Kaina. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli na to w ten sposób, że ten jest trzeci po Adamie, tak? A Juda mówi o Henochu, który był siódmy po Adamie. No oczywiście możemy to liczyć nieco inaczej. Czyli jeśli liczymy Adam, Kain, Henoch, to mamy trzeciego po Adamie. Ale jeśli liczymy Adam, Ewa, Kain, Abel, Set, żona Kaina, Henoch, no to już jest wtedy siódmy. Ale to nie tak się liczy. Więc pierwsza rzecz, nie chodzi o tego Henocha, który był potomkiem Kaina, tylko o Henocha, który był potomkiem tutaj Jereda. I w linii niekainowej jest też Henoch. I to mamy 18 werset 5 Księgi Rodzaju. Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Czyli wyraźnie widzimy, że jest taki Henoch, opisany już w pierwszej księdze Biblii. I jeżeli tak, to możemy teraz zastanowić się, jak to liczyć. Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, siódmy od Adama, tak? Czyli mamy, że on jest siódmy. Adam raz, Set dwa, Enosz trzy, Kenan cztery, Mahalalel pięć, Jared sześć, Henoch siedem. To temu Henochowi przypisuje się słowa cytowane przez Judę, bo mamy wyraźnie powiedziane w tym piątym rozdziale Biblii, wersety 22. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Czyli widzimy wyraźnie, że tutaj o tego Henocha chodzi. Mamy też wspomnianego tego Henocha w księdze pierwszej, księdze Kronik. Pierwsza księga Kronik. Czasami nazywana trzecią królewską. Pierwsza księga Kronik i to będą wersety od pierwszego wersetu tej księgi.
Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch. Widzimy Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jared i Henoch. Siódmy od Adama, tak? Więc znowu siódmy od Adama i o tego chodziło Judzie. Następnie mamy Łukasza. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 3. I to będą wersety końcowe tego rozdziału. Syna Metuszelacha, syna Henocha, syna Jareda, syna Malaleela, syna Kainama, syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. Tak? Czyli licząc Adam, Set, Enosz, Kainam, Mahalalel, Jared, Henoch. Siódmy od Adama licząc. Tak, czyli mamy kolejną wzmiankę o nim. Jeszcze jest o nim wzmianka w Hebrajczyków, 11 rozdział. I tutaj mamy powiedziane o nim. Przez wiarę zabrany został Henoch. To jest 5 werset. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Czyli wyraźnie widzimy Henocha wspomnianego tutaj. Nie jest powiedziane, że był siódmy po Adamie albo siódmy od Adama. Kolejne miejsce to jest właśnie miejsce z Judy, list Judy, 14-15 werset. I to jest list Judy tuż przed objawieniem Jezusa Chrystusa, czyli przedostatnia księga Biblii, 14-15 werset. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Czyli widzimy wyraźnie, Juda wspomina, że Henoch coś powiedział. I Henoch powiedział: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Oczywiście diabeł nie byłby sobą, gdyby nie chciał na Biblii troszkę się polansować, i właśnie tu mamy taki przypadek, że znalazło się 3 cwaniaczków, a może i więcej, wyprodukowali 3 różne księgi Henocha i chcieli się polansować na tym Henochu. I wracając do tego Henocha, po Henochu nie pozostała żadna księga, po prawdziwym Henochu nie pozostała żadna księga. Dlaczego? No mamy to napisane wyraźnie w Rodzaju, 6 rozdział. Rozdział 6. I tenże rozdział 6 widzimy tutaj wyraźnie od 5 wersetu. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi, i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Czyli widzimy wyraźnie, bezbożnicy
na ziemi wśród tych bezbożników Noe, wywołali gniew Boży, który polegał na tym, że chciał Bóg ich wszystkich zgładzić. I zgładził ich potopem, tak? Czyli widać, że nawet jeśli była jakaś książka napisana przez Henocha, no to nie dostał Noe polecenia, żeby brać książki na arkę. Myślicie, że wziął książkę na arkę? Jestem pewien, że nie, bo był posłuszny. Polecenie mówiło, że ma wejść sam, tak? I tutaj jest wyraźnie napisane 6 rozdział. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce, powlecz je wewnątrz i zewnątrz smołą, a zrobisz ją tak, długość arki niech wynosi 300 łokci, szerokość jej 50 łokci, a wysokość jej 30 łokci. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry, z boku arki umieścisz drzwi, uczynisz w niej dolne i wyższe i najwyższe komory. Bo to ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki, ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Swoją drogą jest bardzo ciekawe to, że księga Henocha, napisana rzekomo przez Henocha, żyjącego przed potopem, wspomina o tym, że potop został wywołany przez przechylenie płaskiej ziemi. No tak jak mamy wyobrażenie płaskoziemców, że ziemia sobie, nie wiem, po czymś może pływa i przechylamy tą ziemię i chlup, jest potop, tak? Ktoś wziął, zanurzył ziemię i po zamiatane. No, sprytne, no nie? Że koleś, który żył przed potopem, opowiedział, co się stanie później. Żeby było jeszcze śmieszniej, to w księdze Henocha jest opisana sytuacja związana ze zburzeniem jerozolimskiej świątyni. Jest opisana historia związana z świątynią zburzoną przez Rzymian. Tak, wiem, niezły odpał. Więc generalnie na Arkę Noego nie została zabrana żadna księga Henocha. I nawet gdyby została zabrana, to mamy rodzaju 11. Rodzaju 11 od wersetu 6. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. Nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Jeśli nawet książka, księga Henocha miałaby być zabrana na arkę, to byłaby spisana w języku, którego nikt później nie umiałby wykorzystać. Nikt. W języku przedpotopowym. Więc nie ma możliwości technicznej, aby taka książka istniała. No i nie istnieje. Wymyślono ją później. Później ją napisano. Wniosek. Jeśli nawet Henoch napisał jakąś księgę, to nie przetrwała potopu. A jeśli nawet przetrwała potop, to była zapisana językiem sprzed potopu, którego nikt po pomieszaniu języków nie rozumiał i nie rozumie. Koniec odcinka. Jak widzicie, po czasie nie jest koniec odcinka. Dlatego, że jeszcze trochę się poznęcam nad tą książką. Są 3 w ogóle takie książki. Według encyklopedii są co najmniej 3 księgi Henocha, które przypisywane są biblijnej postaci Henocha. Wszystkie 3 są fałszywe. Pierwsza księga Henocha datowana jest na 70 lat przed naszą erą. No ale skoro wewnątrz są opisane rzeczy związane ze zburzeniem Jerozolimy przez Rzymian,
i jest wymieniane po prostu generalnie 70 przywódców, których ostatnim jest Herod, który odbudował jerozolimską świątynię i działo się to już po naszej erze, po rozpoczęciu naszej ery, no to nie ma mowy, nie ma żadnych szans, aby książka ta powstała w 70 roku przed naszą erą. I przetrwała tylko w GS, język GS, GS, nie wiem jak to się wymawia. Jest to język z grupy etiopskich, etiosemickich, używany w królestwie Aksum, w mowie i piśmie, od IV wieku naszej ery. Czyli co? Koleś napisał 70 lat przed naszą erą książkę, która była w języku, który dopiero powstał w IV wieku naszej ery, 470 lat później. Niezły był, prawda? Albo nie istniał, albo jest to fałszerstwo. Jest to fałszerstwo. I teraz, jeżeli już to wiemy, to teraz mamy prostą rzecz. Między XI a XIX wiekiem był to język literacki, tenże język GS. Obecnie jest językiem jedynie liturgicznym ortodoksyjnego kościoła etiopskiego, tego, który uznaje tą księgę za natchnioną. To pokazuje, że nie jest możliwe, aby językiem używanym od IV wieku naszej ery, czyli od roku 300 naszej ery, spisano co najmniej 370 lat wcześniej księgę powstałą rzekomo 70 lat przed naszą erą. Ściema, nieprawda, kłamstwo, oszustwo, fałszerstwo. Więc poza biblijnymi argumentami, że jest to fałszerstwo, mamy też argumenty wynikające z prostych faktów, które są znane powszechnie. I druga księga Henocha, pochodząca z I wieku naszej ery, zachowała się tylko w starosłowiańskim. Tak, starosłowiański w I wieku naszej ery. Trzecia księga Henocha, datowana na V wiek naszej ery, czyli od 400 wzwyż, i przetrwała tylko w języku hebrajskim. Mamy więc trzy fałszywe księgi. Niemożliwe, żeby napisał je Henoch. Obecnie mamy jeszcze parę takich uwag dotyczących księgi Henocha w odniesieniu do Nowego Testamentu. Odniesienia do Nowego Testamentu uważane są za cytaty z dwóch takich apokryficznych ksiąg, te, które są w Judy, tak? Czyli Wniebowzięcie Mojżesza, zwane też Testamentem Mojżesza, też fałszywka, i Księgi Henocha. Te fantastyczne dzieła apokaliptyczne napisano z wykorzystaniem żydowsko-chrześcijańskiego zaplecza, bo wtedy już chrześcijaństwo było propagowane i było znane autorom tych fałszywek. I w pierwszym i drugim wieku naszej ery powstały te księgi. Nie wcześniej, a nawet później. Dużo później. Błędnie, powszechnie uważa się, że Wniebowstąpienie Mojżesza powstało około roku zerowego, a księga Henocha, ta pierwsza, między 170 a 70 przed naszą erą, co jest oczywiście nieprawda. Nie można sobie wyobrazić, że pisarz biblijny pod kierownictwem Ducha Świętego wziąłby z takich ludzkich dzieł fragmenty lub opisał incydenty z postępowania Boga lub Jego sług. Jest to kompletna bzdura. A źródłem tych dzieł jest wyraźnie religijna fantazja i fanatyzm. Wiele zrobione zostało przez krytyków i racjonalistów na temat tego odniesienia do Henocha. To, co Juda pisze o Henochu, znajduje się w żydowskiej apokryficznej książce o nazwie Księga Henocha, ale to jest nadużycie. I książka ta składa się z rzekomych objawień, które zostały dane Henochowi i Mojżeszowi. Jej celem wydaje się być potwierdzenie dróg opatrzności i przedstawienie nadchodzącej i straszliwej kary dla grzeszników. Książka ta była znana ojcom wczesnego kościoła, którzy często odwoływali się do niej w swoich pismach, co pokazuje, dlaczego pisma tych kolesi nazywanych ojcami kościoła nie mogły być włączone do kanonu, bo sami byli heretykami
I dlatego cokolwiek nie znajduje się w Piśmie Świętym, spokojnie można uznawać za fałszerstwo. Już lepiej czytać Harry Pottera. I teraz, w tym momencie, jeżeli mamy takie informacje, grzechem jest dotykać, sięgać po takie księgi. No chyba, że masz zamówienie od jakiegoś znajomego, przyjaciela, który ma życzenie, żebyś wyjaśnił, dlaczego nie jest to w Piśmie Świętym. Więc ja z obrzydzeniem, ale przeanalizowałem parę fragmentów tej księgi. I kolejna rzecz. Książka ta była znana ojcom wczesnego Kościoła, jak już wspomniałem, którzy często odwoływali się do niej w swoich pismach. Wydaje się, że przez wieki była ona zagubiona. Około końca XVIII wieku odkryto w Abisynii etiopskie tłumaczenie, które zostało przetłumaczone później na język angielski, niemiecki i tak poszło. Krytycy twierdzą, że ta książka Henocha była używana przez Judę, co jest kompletną bzdurą, bo Juda napisał list Judy około 65 roku naszej ery, jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy, a książka ta odnosi się do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, więc nie ma możliwości, żeby była napisana przed Judą. I teraz, jeżeli on wprowadził, Juda, odniesienie do Henocha i tenże autor księgi Henocha też odniósł to odniesienie, co oczywiste, to niektórzy myślą, że to jest dowód. Ale według tych krytyków księga Henocha została napisana w drugim, ponieważ została napisana w drugim wieku, to rzekomo zdaniem krytyków Biblii dowodzi to, że Juda został napisany jeszcze później. Kompletny nonsens. Są jednak inni uczeni, którzy ustalili, że księga Henocha istniała przed Chrystusem, i to też nie jest prawda, skoro odnosi się do zburzenia Jerozolimy w 70 roku. I nawet jeśli ci krytycy mieli rację, to nie ma to żadnego związku z listem Judy. To jest kompletnie bzdurne, bo Juda napisał swój list w okolicach 65 roku naszej ery. Autor książki Henocha mógłby wykorzystać wypowiedzi Judy na temat Henocha, bo napisał później niż Henoch. Fakt, że Juda, dając przez Ducha Świętego ten fragment dotyczący Henocha, dowodzi, że zapis tego krótkiego fragmentu, czy to przekazany przez tradycję, jest po prostu zgodny i prawdziwy co do istoty, że Henoch tak powiedział, ten siódmy po Adamie, bo Juda o tym pisze. Ale cytat przytoczony przez księgę Henocha jest fałszywy. Fikcja z pierwszego lub drugiego wieku, zwana księgą Henocha, jest szarlatanerią, która zapożyczyła krótki urywek natchnionego zapisu objawionego Judzie i zawiera cytaty i aluzje, które nie są zbyt dokładne, co samo w sobie pokazuje, że Juda nie kopiował z księgi Henocha, a co najwyżej odwrotnie. I tłumaczenie na przykład z Etiopii Shodera, jest taki z 1881 roku przekład, ma następujące znaczenie dla rzekomej kopii Judy w wersetach 14-15. I ja przytoczę teraz ten fragment z księgi Henocha w pierwszym rozdziale. Te rozdziały są liczone różnie. Czasami pierwszy rozdział w jednym przekładzie jest rozdziałem drugim w drugim przekładzie. Wersety z grubsza się zgadzają, ale jest taki bałagan, że co przekład to inna numeracja. I Henoch 1:9 brzmi mniej więcej tak. A oto on przychodzi i teraz, jeżeli cytujemy ten fragment z tego tłumaczenia z 1881 roku, to oto on przychodzi z miriadami świętych, aby wydać na nich
wyrok i zniszczy bezbożnego i wezwie do rozliczenia całego ciała za wszystko, co grzesznicy i bezbożni zrobili i popełnili przeciwko niemu. I widać wyraźnie, że to jest całkowicie inna myśl, bo tutaj jest powiedziane, że sądzeni będą święci, sądzeni będą sprawiedliwi. To jest kompletna bzdura. Nie ma takiej możliwości, żeby to pomylić z listem Judy, który dokładnie co innego twierdzi. W rzeczywistości doktryna Księgi Henocha twierdzi, że Pan ma wykonać wyrok na swoich własnych świętych. Oczywiście to kompletnie nie pasuje do tego, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana, że kto wierzy, już jest zbawiony. Ja przeczytam Ewangelię Jana, 3 rozdział. Ewangelia, rozdział 3, 18 werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Czyli widać wyraźnie, że jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, już nie będzie sądzony. Więc to, co twierdzi tutaj Księga Henocha, jest po prostu kłamstwem. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I 3 rozdział Ewangelii Jana, 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Czyli widać wyraźnie, albo Księga Henocha, albo Pan Jezus. Pan Jezus powiedział dokładnie coś, co nie zgadza się z Księgą Henocha. I znowu 5 rozdział Ewangelii Jana, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Jednoznacznie widzimy. Czyli jeżeli święty ktoś jest usprawiedliwiony z łaski Bożej, to ten człowiek nie stanie przed sądem. Księga Henocha kłamie w tym punkcie i to jest poważna różnica w porównaniu z tym, co Juda napisał, bo Juda napisał zupełnie coś innego. I to nie jest cytat jednego od drugiego, ani drugiego od pierwszego. Więc taka nauka, jak w księdze Henocha, jest zupełnie sprzeczna z całą resztą tego, co Pismo Święte uczy o tych, którzy zostali obmyci z grzechów przez krew baranka, przez krew Chrystusa. Zauważyć możemy, że prawie wszyscy współcześni komentatorzy, tacy znani z pierwszej ligi, sugerują, że Juda kopiował książkę Henocha. Na całe szczęście to nie są wszyscy komentatorzy, bo są też uczciwi komentatorzy, którzy twierdzą przeciwnie, na przykład Darby, Gabelein, Haycock, Kelly, McShane i tak dalej. Istnieje tradycyjna księga Henocha, tradycyjna w sensie zaliczana do tradycji, a więc nie z Pisma Świętego, tylko do tradycji pozabiblijnej, w języku etiopskim, która wydaje się być znana w formie również greckiej, obecnie już dawno zaginionej. Nie mamy greckiej wersji, ale liczni uczeni starali się z wszelką możliwą gorliwością spróbować narzucić, że Juda cytuje z tej nienaukowej książki, albowiem książka ta jest najwyraźniej jedną z żydowskich tradycji z wewnętrznych dowodów samej księgi wynikałoby, że została napisana po zniszczeniu Jerozolimy. Wewnętrzne dowody to znaczy takie, które wynikają z treści samej księgi. I tam jest wyraźnie pokazane, że dopiero zniszczenie Jerozolimy, znaczy po zniszczeniu Jerozolimy została ta książka napisana. I dalej, kontynuując, jest jeszcze jedna rzecz, jak sądzę, ukazuje się każdemu, kto czyta Księgę Henocha, nie tylko powierzchownie, ale z duchowym rozumieniem, która polega na tym, że różni się ona zasadniczo w tym właśnie wersecie 14, 15 werset Judy, a 9 werset Księgi Henocha.
przypuszczalnie przez niektórych twierdzi się, że to jest cytat jeden od drugiego, ale Juda pisał z natchnienia Ducha Świętego i napisał coś całkiem innego niż Henoch. I w jaki sposób Juda mógł zacytować słowa Henocha, który został wzięty do nieba przed potopem? No, Duch Święty jest tu nośnikiem, tak? Nic nie może być prostsze dla nas to, że po prostu wiedział przez Ducha Świętego, co Henoch, prawdziwy Henoch, powiedział. Dla nas, którzy mamy i znamy moc Ducha Świętego, Ducha Bożego, nie ma żadnej prawdziwej trudności w tej sprawie. Wszystko jest dla Ducha Świętego takie samo łatwe, jak zapisanie tego, co miało miejsce 3000 lat temu, jak zapisywanie tego, co miało miejsce w czasie, gdy żyli jeszcze apostołowie. Może to być nieco trudniejsze dla tych, co wątpią w tę moc, ale my jesteśmy ostatnimi, którzy powinni wątpić. I faktem jest, że żadna tradycja nie ma żadnej wartości dla człowieka. Każda tradycja jest psu na budę, jest nic nie warta. Pies im mordę lizał, bym powiedziała moja babcia, autorom tych całych tradycji. I generalnie to jest tak, że to jest bez wartości i nie pochodzi od Boga, tradycja pochodzi od ludzi. Natomiast proroctwo pochodzi od Boga, proroctwo jest pieczęcią Bożą opieczętowane i jest prawdziwe. Nie mamy dowodów, że to proroctwo Judy zostało przekazane w jakiejkolwiek pisemnej formie. Po prostu Duch Święty ponownie dał je Judzie, przekazując, że wcześniej już to twierdził Henoch. Wcale nie jest potrzebne, nie ośmielam się powiedzieć, że tak było, bo może było jakieś źródło pisemne, które znał Juda. Naprawdę nie wiemy, ale wiemy, że jest to po prostu możliwe i jakkolwiek Juda je otrzymał, jest ono boskie. Wiemy, że dane jest z absolutną pewnością i że posiada boski autorytet dla naszych dusz. W fałszywej księdze Henocha, z której uczeni utrzymują, że jest zacytowany przez Judę fragment, jest nauczana doktryna, że Pan przychodzi z dziesiątkami, tysiącami swoich świętych, aby wykonać na nich wyrok, na tych świętych. Przychodzi z dziesięcioma tysiącami swoich świętych, aby wykonać na nich wyrok. Kompletna bzdura. Już czytaliśmy z Ewangelii Jana, że to jest niemożliwe. Widzimy wyraźnie, że tam jest błąd, który zdradza diabła w tym fałszerstwie. Bo z tego właśnie wersetu nie mam najmniejszych wątpliwości, że dokument to został sfałszowany. Ma on wszelkie znamiona tego, że został napisany po zniszczeniu, po zburzeniu Jerozolimy przez Rzymian. I został napisany przez Żyda, który nadal napawał się nadzieją, że Bóg stanie po stronie Żydów. Takie myśli ciągle pojawiały się w kółko i w kółko i w kółko. Dzisiaj też są popularne. Teraz autor tej fałszywej księgi Henocha nie zrozumiał ani słowa z tego wszystkiego, czego uczy Ewangelia. Mimo, że pisał już po ogłoszeniu Pisma Świętego Nowego Testamentu. On nie był wierzącym, ten autor. Był fałszywym człowiekiem. Nigdy nie podrobiłby, gdyby nie był. Był fałszerzem najgorszego rodzaju. Żadne fałszerstwo nie jest tak złe, jak to, które udaje, że daje nam Słowo Boże. To jest najgorsza forma fałszerstwa. W tej księdze Henocha nie ma ani słowa o twardej mowie. Twarda to mowa, któż jej słuchać może. A tu nie ma. Nie jest to mowa zaprawiona solą. Nie ma żadnej wartości dla wierzącego. Nie buduje, nie napomina, nie koryguje. Pokazuje to, że autor był po prostu naturalnym, nieodrodzonym człowiekiem. Człowiekiem, który bez wątpienia miał dostęp do Ewangelii, ale nie rozumiał nic z niej. Najwyraźniej nie rozumiał nic o świętym ani o grzeszniku. Nie rozumiał ani o świętych, ani o grzesznikach, ponieważ czynił z świętych przedmioty sądu jak z bezbożnych.
To jest tak, jak teologowie teraz, tak? Bo teraz dokładnie teologowie to samo robią. Oni nie wierzą w to, co uczy Słowo Boże, ale jest jedno słowo w pozostawieniu tego tematu, które chciałbym dodać. Wszyscy przejawiamy się przed siedzibą Sądu Chrystusowego. Wszyscy staniemy przed siedzibą Sądu Chrystusowego. I to, że staniemy przed tym, nie znaczy, że będziemy tam jako chrześcijanie osądzeni, tylko będziemy tutaj przedstawieni. Wszystko dobre czy złe wyjdzie na jaw w przypadku chrześcijan, zarówno dla wierzących, ale nie tylko dla chrześcijan, bo również dla niewierzących. Ale to jest zupełnie inna rzecz niż sąd w przypadku ludzi zbawionych, wierzących. To nie jest nazywane sądem, a manifestacją. Czyli manifestacja to nie jest to samo co sąd. Manifestacja nie jest tą samą rzeczą co wyrok potępienia. Manifestacja ma po prostu na celu ujawnienie wszystkich naszych dróg i jest bardzo dobrą rzeczą dla nas jako zbawionych. Ja się będę bardzo cieszył, że te rzeczy, które myślę, że robię dobrze, prawidłowo, Bóg oświetli swoim światłem i będę widział, gdzie popełniłem błąd, gdzie była pomyłka. Ja się tego nie boję, tylko oczekuję, bo wreszcie będzie mi wyjaśnione. Nie będzie mi wyjaśnione przez jakiegoś krytyka, który być może ma rację. Dlatego ja zawsze chętnie słucham krytyki. Prawda nie boi się rewizji. Ale jeżeli mówi to krytyk i jest nieprecyzyjny, może się okazać, że ma rację, ale źle to przedstawia. I w związku z tym, jeżeli on to źle przedstawia, ja nie mogę z tego skorzystać, bo to nie ma dla mnie pieczęci Bożej. Na tym spotkaniu z Chrystusem przed stolicą Chrystusową będzie inaczej. Będzie to miało autorytet Boży, a więc od razu będzie miało dla mnie wartość, wieczną wartość wiecznego Słowa Bożego. A sąd z kolei potępi niezbawionych. Sąd spowoduje, że trafią do jeziora ognia i siarki na wieki wieków. Na zawsze, gdzie będą dręczeni dniem i nocą, na zawsze, bez wytchnienia. Teraz zrobię taki przegląd kilku cytatów z tejże księgi przeklętej, księgi Henocha. Posłużę się moim tłumaczeniem fragmentów z trzeciego wydania poprawionego i powiększonego, napisanego przez Richarda Lawrence'a, LLD, arcybiskupa Cashel, Oxford, wydane 1838 rok. I teraz, jeżeli będziemy patrzeć na te fragmenty, to nie jest Słowo Boże. Proszę być uważnym. Nie lubię na tym kanale fałszywych rzeczy publikować. Tutaj jedynie z taką reporterską koniecznością to robię, żeby przedstawić tą fałszywą księgę, taka jaka ona jest, żeby nie było przekłamań. Najpierw Enoch 37.2. Ta numeracja różni się od polskich przekładów, gdzie na przykład w jednym przekładzie widziałem, że ten werset jest jako 38.2. Ale niestety nie jest tak, że to się różni tylko numerkiem rozdziału. Czasami wersety też są różnie numerowane. Co przekład, to inne wariacje. Zajmuję się tutaj tą tak zwaną pierwszą księgą Henocha. Druga i trzecia nie jest przeze mnie analizowana. Dlatego, że we wszystkich tych dyskusjach, jeśli się pojawia propozycja, aby uznać za kanoniczną, to tylko i wyłącznie Księga Henocha pierwsza jest tak uważana. Te druga i trzecia to już jest kompletna, brak słów. Enoch 37:2. Kiedy sprawiedliwość objawi się w obecności samych sprawiedliwych, którzy będą wybrani do swoich dobrych uczynków, należycie ważonych przez Pana duchów, a kiedy światło sprawiedliwych i wybranych, którzy mieszkają na ziemi, objawi się, gdzie będzie mieszkanie grzeszników, a gdzie miejsce odpoczynku dla tych, którzy odrzucili Pana duchów? Byłoby dla nich lepiej, gdyby się nigdy nie urodzili. Widzicie, jakie słowa? Zapamiętaj to ostatnie zdanie. Byłoby dla nich lepiej, gdyby się nie urodzili. Przecież to jest kopia z Ewangelii. I
lepiej by ci było, gdybyś się nigdy nie urodził, jeżeli się nie nawrócisz do Pana Jezusa. Lepiej by ci było, gdybyś się nigdy nie urodził, jeżeli wierzysz w księgę Henocha jako natchnioną. I kolejny fragment. Enoch 47:3. Aha, jeszcze ten 47:2, podobny fragment jest Piotra. Widać, że koleś miał dostęp do różnych fragmentów Nowego i Starego Testamentu i po prostu ze słyszenia coś pomieszał, coś pokombinował. Taki cwaniaczek spod budki z piwem byśmy dzisiaj powiedzieli, tylko że wtedy prawdopodobnie budek z piwem nie było. I Enoch 47:3. W tym czasie ujrzałem starożytne czasy, gdy on zasiadał na tronie swojej chwały, a księga żywych została otwarta w jego obecności i gdy wszystkie moce, które były ponad niebiosa, stały wokół niego przed nim. Widać bardzo silne podobieństwo do Księgi Objawienia i Daniela. Enoch 48:3. A on, Syn Człowieczy, będzie światłem narodów. Ewidentna kopia z Łukasza, pierwszy rozdział, ewentualnie z Izajasza. Wybrany i ukryty istniał w jego obecności, zanim świat został stworzony. Bo to z kolei jest Klemens Rzymski. I to jest jego koncepcja. Czyli tak zwany ojciec Kościoła, piszący dużo po zamknięciu Nowego Testamentu. I objawił świętym i sprawiedliwym mądrość Pana Duchów, szósty werset. Ale w dniu ich ucisku świat otrzyma spokój. Enoch 51 teraz. W tych dniach ziemia wybawi z jej łona, piekło wybawi z jej łona to, co otrzymała, a zniszczenie przywróci to, co jest jej winne. Bardzo podobne do fragmentu z Objawienia Jana, gdzie jest powiedziane, że śmierć i piekło wydadzą umarłych. Słowo, teraz Henoch 61:4. Słowo z jego ust zniszczy wszystkich grzeszników i wszystkich bezbożnych, którzy zginą w jego obecności. No i co? I znowu. Tutaj chodzi o na przykład tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika Pan Jezus w momencie przyjścia i będzie smagał mieczem ust swoich. To jest przecież kopia z Objawienia i kopia z Pism Starego Testamentu. Enoch 61:7. Kłopoty przyjdą na nich jak na kobietę w bólach porodowych. Serio? Przecież to jest kopia z kolei z pism Pawła. I to jest... Albowiem od początku istniał w ukryciu Syn Człowieczy, którego Najwyższy zachował w obecności swej mocy i objawił wybranym. Heretycka nauka, która jest kultywowana w Kościele rzymskokatolickim. No jest to kompletna porażka. Enoch 62:15. Przed Synem Człowieczym, z którego obecności zostaną wypędzeni. W rozdziale 64:1 jest to ciekawe. Noe zobaczył, że ziemia stała się pochylona, co sprowadziło potop. Płaska ziemia, prawda? Koncepcja płaskiej ziemi forsowana przez zwolenników Księgi Henocha. Oni to wzięli z Księgi Henocha. Oni nie wzięli tego z Biblii, tylko z Księgi Henocha. Jeżeli słyszysz kogoś, kto twierdzi, że Biblia uczy o płaskiej ziemi, to możesz od razu wiedzieć, że masz do czynienia z fałszerzem, który po prostu wziął to z Księgi Henocha apokryficznej. A z Biblii wiemy, że ziemia jest okrągła, swobodnie poruszająca się wokół Słońca. Kilka takich fragmentów, na przykład Hioba 28. Hioba 28, piąty werset. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień. No kula jest wewnątrz, w głębi rozgrzebana jakby przez ogień. Wiercimy i mamy coraz cieplej. Wystarczy wejść do kopalni, jak tam jest ciepło. Wulkany wyrzucają ze środka tą rozgrzebaną przez ogień zawartość z kuli. To już Henoch to wiedział. A Henoch przecież to jest bardzo, bardzo dawne pismo. Jeszcze można powiedzieć przed Mojżeszem pisane. I dalej. Ziemia z zewnątrz dostarcza chleba. Po prostu jest tu wyraźnie powiedziane w księdze Hioba, że nie da rady tego pogodzić z księgą
Henocha, która twierdzi, że Ziemia jest płaska, ale w dniu potopu chlup, przechylimy ją i wody zaleją, no do połowy chyba, tak? Czy całą? Czyli znowu, jeżeli do połowy, to zaprzeczenie globalnemu potopowi, a wiemy, że potop był globalny, zalał całą Ziemię, bo tak mówi Biblia. W przypadku przechylenia Ziemi zalałby tylko kawałek, no chyba, że całość by poszła w zanurzeniu. No to być może, tylko że to wtedy no, całkowicie jest to jeszcze inna koncepcja, tak? Bo tutaj według Henocha przechylona została Ziemia, a więc wody stąd spłynęły tu, o, tak? I ten dół został zalany. I dlatego Henoch tak twierdził, że przechylenie Ziemi sprowadziło potop. Mam coraz mniejszą ochotę analizować to, ale tylko dlatego, że już wykonałem pewną pracę, to dojdę do końca, mam nadzieję. Dawno takich bredni nie czytałem. Nawet jak czytałem Hobbita z synem, bo to jest lektura, to tam było więcej prawdy niż w księdze Henocha. Żartuję. I dalej. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień. Hioba 28:5. Czyli ziemia z zewnątrz dostarcza chleba, ale jej wnętrze rozsadza ogień. Tak inny przekład mówi. Tylko dla okrągłej ziemi jest to możliwe, aby na zewnątrz była zimna, a w środku gorąca. Wnętrze, środek jest typowy dla okręgu ziemi. Nie jest to możliwe dla płaskiej ziemi. Tak jak twierdzi Henoch, że jest płaska i przechyliła się i się zaczął potop. Drugie miejsce, Hioba 26:7. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Czyli widać, że to jest coś, co rozciągnął północy nad miejscem próżnym, a zawiesił ziemię na niczym. Tak mówi Hioba 26:7. I kolejne miejsce pochodzące z Ewangelii, czyli Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. I to jest kolejny dowód, że Pan Jezus też uważał ziemię za kulistą, za okrągłą. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Łukasza 17 rozdział. No i wniosek jest prosty, tylko okrągła ziemia pozwala na to, aby w czasie, w tym samym czasie, jak w jednym miejscu jest noc, bo Pan Jezus mówi noc tej nocy, a w innym był dzień, w czasie którego prowadzone są prace rolne. Prace rolne prowadzi się zazwyczaj w dzień, tak? I w noc jest od spania. Więc tutaj widać wyraźnie, że tylko kulista ziemia, okrągła ziemia to spełnia. Kolejne bzdury z księgi Henocha. Henoch 88:102. Wtedy bardzo się zasmuciłem z powodu wieży i dlatego, że dom owiec został obalony. I 103. Potem też nie byłem w stanie dostrzec, czy znów weszli do tego domu. No i tu jest taka uwaga związana z tym fragmentem. To jest to po tym, jak powiedziałem, znaczy Henoch, werset 92. Widziałem też, że opuścił dom ich ojców i ich wieżę, oddając ich wszystkich w moc lwów do rozerwania i pożarcia, w moc każdej bestii. A potem w wersecie 94. 70 pastuchów nazywa odpowiedzialnymi. Także to zniszczenie wymienione w wersecie 103 było pod panowaniem tych 70, albo już po tych 70, co samo w sobie wydaje się wyraźne, że to było już dawno
napisane po zniszczeniu świątyni przez po prostu Babilończyków, ale też pokazuje, że po zniszczeniu świątyni przez Rzymian. 110. Po tym widziałem pasterzy, którzy patrzyli na nas przez 12 godzin. To wydaje się być nowa wizja. Wraca on w ten sposób, Enoch, 89 rozdział, do królów. I jak mówi ten, który dokonywał przekładu, z którego korzystałem, czyli Lawrence, w przypisie, królowie Babilonu w czasie i po niewoli, tak? Bo to taki przypis tutaj padł. Następnie, jeśli chodzi o 12 pasterzy z rozdziału 89, to nie widzę, aby tutaj więcej niż 12 było koniecznie stworzonych przed chrześcijaństwem. Mówi on, pierwszym z nich był macierzyca, ojciec Judasza Machabeusza. Po nim przyszli kolejno Judasz Machabeusz, Jonatan, Szymon, Jan Hierczan, Arysztobulus, Aleksander, Janneusz, Aleksandra, wdowa po nim, Arysztobulus, Hierczan, Antygonus i Herod. Herod, ten, który był już za życia Pana Jezusa i ten koleś w księdze to wymienia, tak? Matias jest wątpliwy. Aleksandra jest kobietą, nie została policzona. Byłaby wtedy związana z Jerozolimą. Powiedzmy Judaszem Machabeuszem, tak? Jonatanem, Szymonem, Janem, Hyranem, Arystobulusem, Aleksandrem, Janneuszem, Hyranem, Antygonusem, Herodem, Archelausem. A więc jeśli przejdziemy do drugiej części Heroda, Agrypą, tak? Czyli do drugiego Heroda Agrypy. Gdy widzimy to teraz, no jesteśmy w czasach w pełni chrześcijańskich. I on to świetnie zna. Oni idą do Heroda, pod którego panowaniem narodził się Chrystus, tak? To kontynuowane jest te 12. I to dowodzi jednoznacznie, ponad wszelką wątpliwość, że ta księga Henocha została spisana no, dużo później, już po tych zdarzeniach. Nie da się tego z niczym pomylić. Kolejny cytat z księgi Henocha, 92:11. Podczas jego zakończenia również dom panowania zostanie spalony ogniem, a cała rasa wybranego korzenia zostanie rozproszona. No to, to jest odniesienie do 6 tygodnia babilońskiej niewoli, tak? No to tutaj akurat dawne czasy. Werset 12. W 7 tygodniu perwersyjne pokolenie. Znamy to, prawda? Przewrotne pokolenie z Ewangelii. Podczas jego ukończenia sprawiedliwi wybrani z rośliny wiecznej sprawiedliwości będą nagrodzeni i otrzymają 7-krotną instrukcję dotyczącą każdej części jego stworzenia. No i znowu tygodnie 8, 9, 10 są w mglistej nieświadomości. Mamy jednak w ciągu 700 lat 7 roku przyjścia chrześcijaństwa. I o tej epoce mówi z obietnicą i tutaj znowu notatka o wybawieniu, cytat. Sprawiedliwi będą nagrodzeni, choć znalazło się w nim pokolenie przewrotne, wybrani z rośliny sprawiedliwości. Nawiązanie, prawda, że gałązki od rośliny to wszczepiona na dziko, no i tak dalej. Będą nagrodzeni, to znaczy wzbudzi on nadzieję na żydowskie wybawienie w tym czasie, a następnie ucieknie do proroctw, które nie wymagają uwagi. Więc tutaj widzimy w 92 rozdziale takie rzeczy się dzieją. No i ten czwarty werset rozdziału 92. Urodziłem się 7 w 1 tygodniu. I tutaj ponad wszelką wątpliwość chodzi o 700 rok. Po prostu i w sposobie liczenia przyjętym tutaj jest oczywiste, że dzień oznacza 100 lat. Tak? No to 700 rok. Tak więc tydzień jest zrobiony, aby wyrazić okres 700 lat. I dodaje, 7 tydzień zamknął się wraz z 2 wiekiem ery chrześcijańskiej. Tak?
Czyli tutaj widzimy drugi wiek naszej ery. To jednoznacznie pokazuje, że Księga Henocha, zdaniem samego autora, jest z zakresu co najmniej 100 lat naszej ery do 200 lat naszej ery. Tak? Czyli widzimy jednoznacznie, że jeśli już ktoś od kogoś zżynał, to zżynał nie Juda z Księgi Henocha, tylko Księga Henocha zżynała od Judy. A najprawdopodobniej musimy tak przyjąć, że tak nie tylko mogło być, ale i tak było. Bo za dużo jest tych plagiatów w tej księdze. Za dużo rzeczy, które są po prostu skopiowane. Jakby to wrzucić w nowoczesny antyplagiat, to by wyszło, że facet równo, no facet czy kobieta, nie wiem kto jest autorem, bo to też jest nieznane, że równo przepisuje od po prostu biblijnych autorów i miesza ze swoimi różnymi koncepcjami. Więc tutaj jednoznacznie to pokazuje, że Księga Henocha jest późniejsza niż list Judy. Powstała później niż list Judy. Juda jej nie cytuje, co należało udowodnić, prawda? Rzekomy cytat z Henocha, o ile możemy ocenić z tego tłumaczenia, które używałem, no to oto jego słowa, tak? Już go przytaczałem, ale z tego Laurensa wziąłem to jeszcze raz. Oto on przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać wyrok na nich. Czyli tak jak w tamtym tłumaczeniu z 1881, znowu widać, że jest jednoznacznie pokazane, że ten wyrok ma być wykonany na świętych. Co za kompletna bzdura, prawda? Już to widzieliśmy z Ewangelii Jana 3 rozdział, Ewangelii Jana 5 rozdział. I teraz oto on przychodzi z 10 000 swoich świętych. Tak. Oto on przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać wyrok na nich i zniszczyć złych i zganić wszystkich cielesnych za wszystko, co grzeszni i bezbożni uczynili i popełnili przeciwko niemu. Trochę podobny, ale zupełnie inny. Tak? Jest to zupełnie inna treść, zupełnie inny sens niż to, co jest w liście Judy. Bo w liście Judy mamy to całkowicie inaczej przedstawione. Jest to raczej wścibstwo, to znaczy autor Księgi Henocha odgapił od Judy i jeszcze przekręcił, niedokładnie cytując. Słowa apostoła Judy z wersji autoryzowanej mamy następujące. Pan przychodzi z 10 000 swoich świętych, święte miriady, aby wykonać wyrok na wszystkich i aby przekonać wszystkich, którzy są bezbożni wśród nich, o wszystkich ich bezbożnych czynach, które popełnili i o wszystkich ich twardych przemowach, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciwko niemu. Jakże inne, prawda? To nie jest w ogóle to samo. Zdecydowanie widać, że to nie jest cytat. To jest całkiem inna myśl, całkowicie inna koncepcja. Te dwa fragmenty wydają się odnosić do tego samego proroctwa. Ale apostoł Juda jest o wiele bardziej precyzyjny, ma więcej informacji. A więc zgodnie z zasadą utraty informacji, to jeśli już ktoś od kogoś zżynał, to zżynał ten autor księgi, fałszywej księgi Henocha od Judy, z księgi Judy. I tutaj widać wyraźnie, że Juda ma typowy charakter proroczy, bo ma twardą mowę, jest zaprawiona mowa solą w celu pozyskania dla Boga tych, którzy to słowo czytają. I ma on wiele więcej pieczęci prawdziwego, oryginalnego fragmentu proroctwa. Ale nie może być to uznane za cytat z księgi Henocha. Różnice są o wiele za duże. Nie jest to tylko przywołanie sensu, ponieważ jest ono znacznie dokładniej i dokładniej sformułowane przez apostoła Judę. Widzieliśmy, że autor księgi Henocha przywołuje swoją historię do okresu chrześcijańskiego, odnosi się do okresów chrześcijańskich. Aluzje do Starego Testamentu cały czas występują, zwłaszcza do Daniela,
są ciągle widoczne w tej księdze. Niektóre wydają się takie też, że są podobne do Nowego Testamentu, choćby to, że lepiej by było, gdyby się nigdy nie urodził, jakże bardzo oryginalne to jest. Nie powinniśmy jednak myśleć o nim jako o chrześcijaninie, tym autorze. No, dokonał fałszerstwa. Chrześcijanie nie dokonują fałszerstw. Ale raczej o Żydzie z tego okresu, który znał coś z tego, tak zwane żydowskie baśnie, tak? Znał coś z tego, co było wtedy aktualnie przez nich słuchane lub czytane. Bardzo podobne do mahometańskiego Koranu czy Księgi Mormonów, powstałych przez słuchanie różnych żydowskich baśni wymieszanych z fragmentaryczną wiedzą z Biblii oraz dodatkami od siebie. Autor Księgi Henocha wielce służy kultowi aniołów. Mówi o synu mężczyzny, o synu niewiasty. Henoch 61 rozdział o tym na przykład mówi. Tak, Henoch 61. I o świętych i pośrednikach, wtrącając się w rzeczy, których nie widział. To potępione jest między innymi przez Kolosa. Nic właściwie chrześcijańskiego nie jest wymienione. Nawet zakon za bardzo nie jest przywoływany. Autor Księgi Henocha nazywa Mesjaszem, Mesjasza wybranym, tak jak Klemens Rzymski używa podobnej terminologii, czyli możliwe, że też znał pisma Klemensa Rzymskiego skądś. I czyni go ukrytym przed stworzeniem synem człowieka. Ta fałszywka jest znamienna, tak? On prowadzi Żydów do takiej jak gdyby nadziei, wybawienia w czasie chrześcijaństwa. Czyli może to był nawet tekst powstały na polityczne zamówienie jakiegoś włodarza, na jakieś cele, próba pozyskania może Żydów do czegoś, manipulowania nimi. Tak jak potem powstały różne inne księgi, na przykład w późniejszym czasie. Więc to pełno jest takich fałszywek. No i może ona miała jakiś, na jakimś celu, taki cel doraźny zrealizować. I autor Księgi Henocha, co jest całkowicie sprzeczne z Biblią, twierdzi, że upadek aniołów jest w dużej mierze związany z ich związkiem z kobietami. A przecież z Biblii wiemy, że czegoś takiego nie było i nie mogło być. Bo czytamy o tym między innymi w liście do Kolosan. List do Kolosan, 3 rozdział, 11 werset. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. I z kolei też mamy Łukasza 20. I rzekł do nich Jezus: synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Synowie tego świata, aniołowie nie są synami tego świata. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć. Są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Czyli widzimy wyraźnie, że płciowość jest zupełnie niezwiązana ze stanem, w jakim znajdują się aniołowie. To jest typowo dane na zaludnianie ziemi. I Bóg nie stworzył aniołów zdolnych do prokreacji. A szatan sam sobie nie mógłby stworzyć czegoś, bo jest niezdolny do takich rzeczy. Więc nie byłoby dzieci z tych związków. Autor Księgi Henocha twierdzi na temat astronomii różne bzdury. Coś, co zdradza jego położenie z dala od Jerozolimy. Jego twierdzenia co do Słońca, Księżyca i gwiazd, z których jest on bardzo zadowolony z siebie i dumny i oczywiście bardzo ignorancki. Zdradzają, że jak zauważa na przykład Lawrence, który tłumaczył ten tekst, że znajdował się on w wyższej szerokości geograficznej niż Jerozolima. Jego najdłuższy dzień to 16 godzin. Prawda, że tam bliżej równika to jest 12 na 12, a tutaj nagle mamy 16 godzin. I mówi o tym w jednym miejscu jako o południu, o Jerozolimie, tak? To
prowadziłoby do przypuszczenia, że miał bardzo niewielką wiedzę o chrześcijaństwie z okolic Judei. No przecież wtedy nie można było sobie wsiąść w pociąg TGV czy w samolot i dojechać na miejsce i szybko sprawdzić, co tam słychać w Jerozolimie i potem se wrócić. Jeśli chodzi o czas jego po prostu działania, to on nie znał życia chrześcijan w Judei. Nie można mieć większego kontrastu między tym, co ten człowiek napisał, a natchnionym listem Judy. Czyli nie ma żadnego porównania między listem Judy a tą głupią książką, błędnie nazywaną Księgą Henocha. W liście Judy mamy wprost przykład z najnowszej astronomii, nieznany w pierwszym wieku, o którym Juda mówi z wielką swobodą, tak jakby to było dla niego oczywiste, bo Duch Święty mu to dał. Juda opisuje, jak działają czarne dziury, odkryte dopiero w XX wieku. Czarna dziura. Coś, czego nie znał nawet Związek Radziecki w czasie wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi. A może i znał, ale ja nie uważałem na lekcjach fizyki. Więc tutaj widzimy wyraźnie. Juda opisuje, jak działają czarne dziury, odkryte dopiero w XX wieku. Tam jest gęsta ciemność, która wciąga w siebie gwiazdy. Tak, dopiero czarna dziura to pasuje. Wcześniej to brzmiało jak coś, że to Juda się myli, ale Juda się nie myli. Juda dokładnie opisał czarną dziurę błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są najgęstsze ciemności. Gęsta ciemność. To jest przecież coś, co wiemy o czarnej dziurze, że jeden centymetr tej materii jest okropnie ciężki w tej czarnej dziurze, tak? Że no ja nie znam porównań. Fizyk kiedyś powiedział, że to jest cięższe niż wszystko razem, no i teraz nie pamiętam jak, ale ogromna ilość, czyli zciśnięta, gęsta masa, zgęstniała, ściśnięta w jednym małym kawałku, tak? I to powoduje, że ta grawitacja tej czarnej dziury jest ogromna, także wciąga gwiazdy. Skąd Juda o tym wiedział w 65 roku naszej ery? Może to jest dowód, że napisano Księgę Judy w XX wieku, co? No nie jest, bo Księga Judy już jest od dawien dawna znana. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości. To jest 12-13 werset Judy, czyli tuż przed tym cytatem, który później jest przerobiony w Księdze Henocha. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Juda, 12 i 13 werset. Prawda? Jakiż kontrast do ignorancji Księgi Henocha, który uczył, że ziemia jest płaska, że przechyliła się w czasie potopu, żeby wywołać potop. To jest przecież niemożliwe, żeby to porównywać. I nie da się tego porównać. To są zupełnie dwie różne wagi. Autor Księgi Henocha był całkiem dobrze zaznajomiony ze Starym Testamentem. Wiele fragmentów zostało przez niego przywołanych, ale zniekształconych. Sądzę, że doprowadziłby do nadziei na żydowskie wybawienie tych, którzy czytali to, i to raczej było właśnie takie jakieś bzdurki ku pokrzepieniu serc, zupełnie bez jakiejś mocy duchowej. Ale bardziej też tu widać w tym tekście, że zależało mu na tym, by pokazać owoce swojej wyobraźni. Po prostu fantazjował, chciał być może jakimś uznanym debeściakiem. No i jego troska o pokazanie swoich pojęć astronomicznych jest niedorzeczna.
a pretensje do boskiego przekazywania wiedzy wyjątkowo bezczelne. To jest obrzydliwość, co ten człowiek zrobił. Kolejny cytat z Księgi Henocha, 6 rozdział i 7 rozdział, fragmenty. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział, chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich, spłodźmy sobie dzieci. Wzięli sobie żony, każdy po jednej, zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci. Łokieć ma 30 centymetrów. 3 razy 30 to jest metr. 1000 metrów miał ten gigant, tak? No 900 metrów. Prawda? Fajne? Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć i grzeszyli przeciw ptakom. Ptakom. Zwierzętom. Gadom. Rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. I to ma być zdaniem niektórych dowód na to, jak interpretować Biblię, tak? Płaska ziemia, aniołowie randkujący z ziemiankami i olbrzymi wysokości 900 metrów, no nie? A szkoda, że tego odcinka nie nagrywam 1 kwietnia. Z cytatu tego widać, skąd fałszywi nauczyciele wzięli sobie pomysł, jakoby aniołowie płodzili gigantów. Myśl całkowicie obca Biblii. Słowo Boże wyraźnie temu stawia opór. Nie ma takiej idei. Dzisiejsze zwiedzenia, płaska ziemia, kłamstwo, jakoby chrześcijanie mieli przejść przez ucisk lub że mają niby stanąć na sądzie, kłamstwo, jakoby mieli być giganci pochodzący z małżeństw z aniołami, to są wymysły z Księgi Henocha, a nie z Biblii. Różnią się one bardzo od siebie. To, co jest natchnione i to, co nienatchnione. Nie ma nic o tym, co bezbożni grzesznicy mówili w Księdze Henocha. Księga Henocha w ogóle o tym milczy. Nie ma takiego wyrażenia, jak zniszczyć złych, które pada w liście Judy. Frazeologia również w liście Judy jest zupełnie inna, bardzo osobliwa. Powinienem powiedzieć z języka i pominięć wynika wyraźnie, że na pewno to, co jest w księdze Judy, to na pewno nie był cytat z księgi Henocha. To jest niemożliwe. Ale co więcej, doktryna w księdze Henocha jest zupełnie inna. Księga Henocha sprawia, że Bóg przychodzi, aby wykonać wyrok na swoich świętych. Co za bzdura. Nie ma takiej doktryny w liście Judy. List Judy zupełnie inaczej to przedstawia. A Księga Henocha rozróżnia szczególnie wykonywanie wyroku na nich, na świętych. Czyli wyraźnie podkreśla, że święci będą ukarani. I niszczenie złych. Nie ma takiego pomysłu jak ten, w liście Judy. List Judy wyraźnie pokazuje, że osądzeni będą bezbożni grzesznicy. Jest to doktryna z księgi Henocha, że niby święci mają być sądzeni. I tak zwana koncepcja sądu ostatecznego, na którym rzekomo mają stanąć chrześcijanie, to też jest pokłosie tych bzdur. To jest kompletna jazda bez trzymanki. I podczas gdy sąd to jest powiedziane w księdze Henocha i jest to sprzeczne z Biblią. Tuż przed słowami przyjdzie na wszystkich, nawet na wszystkich sprawiedliwych. Kompletna niedorzeczność.
Tak więc jego sąd wykonawczy, według księgi Henocha, na nich jest specyficzną doktryną tego fragmentu i co do idei jest zupełnie obcy księdze, którą znamy jako list Judy. I z pewnością nie jest to doktryna listu Judy, ponieważ Juda mówi, że Enoch, ten prawdziwy Enoch, siódmy po Adamie, przepowiedział ten sąd dla potępionych, dla bezbożnych grzeszników. A mówiąc o wykonywaniu wyroku na wszystkich bezbożnych grzesznikach, nie ma myśli jak wykonanie wyroku i na grzesznikach, i na świętych, a jedynie na zniszczeniu tych bezbożnych grzeszników. Juda mówi dalej o jego skazaniu bezbożnych za ich czyny i ich słowa przeciwko Bogu. Także istotne znaczenie tych dwóch fragmentów jest zupełnie inne. Jak jeden zawiera to, to inny nie zawiera tego. To są dwie różne, całkowicie sprzeczne co do treści rzeczy. Język też jest zupełnie zróżnicowany. I tutaj nie da się tego porównać. Jeden z nich nie został zacytowany od drugiego, chyba że autor księgi Henocha użył listu Judy na swój własny sposób, przekręcając go, że list Judy jest boskiego pochodzenia, a więc zgodny w całości ze świadectwem Słowa Bożego, ale z kolei apokryficzna księga Henocha jest ludzkiego pochodzenia lub wręcz diabelskiego. Kolejna kwestia. Jaki mamy dowód, że księga Henocha została napisana przed listem Judy? No nie mamy. Zdecydowanie nie mamy. Doktor Lawrence przyjmuje za swój stały punkt wyjścia błąd, dokonując właśnie takiego punktu, że niby list Judy był późniejszy niż księga Henocha, co jest kompletnym, niedorzecznym tutaj założeniem. Więc moim zdaniem już wykazałem, że list Judy był napisany przed księgą Henocha. Wytłumaczyłem już co najmniej, że jest to założenie o wcześniejszym autorstwie księgi Henocha przed księgą Judy, bez dowodów, niezasadne. I to jest wręcz odwrotnie. Najpierw była rzecz napisana przez Judę w 65 roku naszej ery, a później został napisany ten tekst przypisywany Henochowi jako księga Henocha pierwsza. Pisarz księgi Henocha nie był przed listem Judy. I w samej księdze Henocha, jak już wspominałem, wewnętrzne świadectwo, są wyraźne odniesienia, które są cytatami z Nowego Testamentu. I tutaj kilka takich odniesień postaram się przytoczyć. Byłoby dla nich lepiej, gdyby się nigdy nie urodzili. Ewidentny cytat z Nowego Testamentu. Wniosek, list Judy należący do Nowego Testamentu był napisany przed księgą Henocha. Księga Henocha była później napisana niż słowa Ewangelii. Kolejne. Wtedy ujrzałem starożytnego z dni, gdy zasiadał na tronie swojej chwały, podczas gdy księga żywych została otwarta w jego obecności, a wszystkie moce niebios stały wokół niego i przed nim. Przeróbka księgi objawienia. Kolejny fragment. A on, Syn Człowieczy, będzie światłem narodów. No to jest albo z Izajasza, albo z Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, albo drugi rozdział Łukasza. Ale w dniu ich ucisku świat otrzyma spokój. Kolejne odniesienie. Dalej. W tych dniach ziemia wyzwoli z jej łona, a piekło wyzwoli z jej łona to, co otrzymała. Znowu objawienie Jana skopiowane, przekręcone. Słowo z jego ust zniszczy wszystkich grzeszników i wszystkich bezbożnych, którzy zginą w jego obecności. Kolejna przeróbka z słów z objawienia Jana i z innych miejsc jak Tesaloniczan.
Kłopoty zejdą na nich jak na kobietę w bólach porodowych. Ewidentna przeróbka pism Pawła. Przed Synem Człowieczym, z którego obecności zostaną wydaleni. Znowu. Z Nowego Testamentu ściągnięte, skopiowane. I to są teksty po prostu wyglądają bardzo podobnie do aluzji do fragmentów Nowego Testamentu. Ale jest jeszcze jedna okoliczność. Pisarz listu Henocha mówi, odnosząc się do zniszczenia w Jerozolimie, świątyni w Jerozolimie. I tutaj jest taki cytat. Wtedy bardzo zasmuciłem się z powodu wieży i dlatego, że dom owiec został zburzony. I kolejny fragment. Nie byłem też w stanie dostrzec, czy ponownie weszli do tego domu. No i kolejna rzecz, przechodzi to po przejściu z 88-92, gdzie mówi się: widziałem też, że opuścił dom ich ojców i ich wieżę, oddając ich wszystkich w moc każdego zwierzęcia. No to jest ewidentnie, odnosi się to do babilońskiej niewoli i po tym, jak ogłosił powołanie 70 odpowiedzialnych pasterzy, które stosuje się do władców od Nabukadnesara aż do Heroda Wielkiego. Tak więc zniszczenie, o którym tu mowa, było pod lub po owych 70 pasterzach, podczas gdy ich odpowiedzialne rządy rozpoczęły się od Nebukadnesara, no bo Nabuchodonozora inaczej. Także było to ewidentnie kolejne obalenie domu owiec. W każdym razie, gdy oddał żydowską historię Herodowi, czyli aż do Heroda te wydarzenia opisał, musiał wiedzieć, że znowu mają swój dom, bo przecież Herod odbudował świątynię i to widzimy w tej księdze Henocha. W rzeczy samej on mówi wyraźnie o Zerubabelu, o Jozuem, o Nehemiaszu i Ezdraszu oraz o odbudowie świątyni. To wyraźnie mamy wewnętrzne dowody tej księgi i to jest pełno takich odniesień. I tutaj mamy wyraźnie pokazane, że pisał on po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian, co się datuje na 70 rok naszej ery. A więc nie był on w stanie powiedzieć, że świątynia będzie odbudowana. I w rozdziale 104 tej księgi, tak, 104, odwraca się, aby zastanowić się nad postępowaniem i odpowiedzialnością pasterzy, o których mówiono już od początku. A rozdział 103 zamyka bezpośrednią historię, co znacznie potwierdzałoby, że jest to rzymskie zniszczenie w 70 roku naszej ery. Stąd mogę wiedzieć na 100%, że skoro Juda pisał w 65 roku, nie cytował on z książki Henocha powstałej po zburzeniu Jerozolimy w 70 roku. Księga Henocha została napisana po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian. Skoro Juda nie zacytował księgi Henocha, to nie ma większego znaczenia, kiedy ta księga została napisana. Zwykła, pełna nonsensów księga Henocha. Jest ona przydatna może z historycznego punktu widzenia, ponieważ porusza opinię Żydów w tamtych czasach. To taka ciekawostka, co sobie Żydzi w tamtym czasie myśleli. Stąd mogę zauważyć, że jest on bardziej wyrazisty w swoim twierdzeniu, że były tam na przykład jeszcze takie rzeczy jak otwory dla otchłani wód, które mogły się wydostać spod potopu i rozpadliny, w których można było wrócić tak, jak poganie szli w Delos i innych miejscach na odwrót ich potopu. Takie różne ciekawostki, odniesienia. To pokazuje, że to było w roku 70 naszej ery, choć nie wiemy ile po tym, ale wystarczy, że było po tym. Autor księgi Henocha mówi, że nie widział, czy weszli do zniszczonego domu. Potem są tylko proroctwa o żydowskim wybawieniu i wspaniałości.
Czyli takie bleblanie trochę, że będzie fajnie, będzie lepiej. Ciekawe, że książka Henocha mówi o popularnym wśród naukowców w pierwszym wieku rozwiązaniu sprawy potopu. Bo to jest bardzo ciekawe. Oni wtedy twierdzili, że Ziemia jest płaska i to mamy wyraźnie pokazane, że no, on był człowiekiem swojej epoki. Był człowiekiem, który nie znał objawienia Bożego, a jedynie był plagiatorem. Wtedy płaskoziemcy z tytułami naukowymi tamtych czasów uważali, że kiedy Noe zobaczył, że Ziemia jest pochylona i że zbliża się jej zniszczenie, to tą wiedzę wykorzystał i wybudował arkę. Racjonaliści tamtych czasów. Jakie to śmieszne, prawda? Płaska Ziemia. No, dzisiaj też mamy takich różnych dziwolągów, którzy wierzą w teorię ewolucji i inne bzdury, byleby zawsze kłamstwem się taplać. To kłamstwa, jakoby cuda takie jak Wielki Potop polegały na tym, że przychylona jest płaska ziemia i zalewa część ziemi. No, śmieszne. To kłamstwa, jakoby Juda cytował z Księgi Henocha. Autor Księgi Henocha bredzi o płaskiej ziemi, o rozmnażaniu płciowym aniołów. Juda z kolei pisze o poznanej 2000 lat później najgęstszej ciemności pochłaniającej gwiazdy wyrywane ze swej orbity, opisanej w XX wieku jako czarna dziura wciągająca w siebie gwiazdy. No, nie da się tych dwóch rzeczy porównać. Podsumowując, albo wierzysz Bogu, albo księdze Henocha. Jeśli wierzysz księdze Henocha, to lepiej by ci było, gdybyś się nigdy nie urodził. Dziękuję Państwu za uwagę.